Ciebie. Witam, jestem wśród zawodników Białęki. Podobno Białęka nie wymięka. To prawda? Tak. Które, wyście są dwójka czy jedynka? Dwójka. Dwa składy są Białęki w kadecie, a w młodzikach jest tylko jeden skład. Dobrze powiedziałeś, jedynka. Za chwileczkę finał, z kim zagracie? Z Twardymi Piernikami, Toryn. Rozpracowaliście tą drużynę? W młodszym roczniku. A w starszym wiecie, kto tam, kogo trzeba zatrzymać? Jaki numer? Nie wiem. Waszą bronią jest co? Dobrą bronią. Nie wiem. Ja myślę, że kibice, nie? Jesteście zadowoleni ze swoich kibiców? Tak. Tak. Śpiewają jakieś piosenki? Tak. Białęka by chciała wyjechać tutaj z Mrągowa z pucharem, ze złotymi medalami, prawda? Co trzeba zrobić w tym meczu, żeby to się spełniło? No dobrze grać ogólnie. Ale czym macie zatrzymać Toruń, bo powiem wam, bardzo fajna, ciekawa drużyna. Obroną, tak? Obroną. Koszulki wszyscy dostali takie jak mam. Ja. Zadowoleni się. I teraz chcecie sobie medale przywiesić, tak? Wczoraj śpiewaliście, finał jest nasz. La 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 la. Dobrze. Białołęka w kadecie zagra o trzecie miejsce. Prawda? Dobrze mówię? Z Mosirem Bielsk Podlaski. Bo o pierwsze miejsce zagra Lublin. Także dzieje się tutaj na tym turnieju. Podoba wam się tutaj? Tak. Co najfajniejszego jest w Mrągowie? Wszystkie mecze. Spójrzcie tam do góry, wasi przeciwnicy przyszli. Zróbcie jakieś minki, żeby ich wystraszyć. Pomachamy im, chodźcie, pomachamy. Obróćcie się i pomachajcie im. Koszykówka łączy. Toruń! Toruń! Hej, twarde pierniki, pomachajcie nam. Pamiętajcie, koszykówka łączy. Na parkiecie jesteście, jak to się mówi, przeciwnikami. Gryziecie parkiet, bijecie się. A poza parkietem jesteście przyjaciółmi, zgadza się? Dobre, idę do pierników, wyłącz.